Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Gram Wśród Was na serwerze brodaci.net. Słuchajcie, czytam wasze komentarze, czytam wasze podpowiedzi i kilka rzeczy mam zamiar w tym odcinku zmienić. Na przykład mam zamiar walczyć siekierą, którą za chwileczkę sobie zrobię żelazną, gdyż słyszałem, że zadaje lepsze obrażenia. To wiecie, no ja tak jak mówiłem na naukach od Kulfona, trochę się, że tak powiem, zatrzymałem na starych czasach Minecrafta. Także zmienię tą siekierkę, włączyłem Dynamic Lights, natomiast nie jestem w stanie ustawić tego światła. Takiego tej gammy 1000, którą bez problemu robiłem sobie to na normalnym launcherze, ponieważ gram na Crystal Launcherze, na launcherze non-premium. No bo ze względu na to, że mam jakieś tam, powiedzmy, lewe konto, tylko i wyłącznie do grania tutaj wśród was. Czekam na wasze podpowiedzi, jak zwiększyć tą gammę do 1000 za pomocą właśnie Crystal Launchera. Natomiast na dzień dzisiejszy dwie podpowiedzi. Do jednego już doszliście, że to jest 1.18. Oczywiście ja to sam powiedziałem na odcinku, bo będę wtrącał takie rzeczy, ale waszym zadaniem jest je odnaleźć w tej treści. Właśnie na tym polega cała ta zabawa. Natomiast tak, jest to 1.18. Podpowiem, że 1.18 survival na serwerze brodaci.net, nie easy. I druga podpowiedź na dziś to to, że w bardzo pokrętny sposób, mój nick jest powiązany z moim kanałem. Nawiązuje. Ale to w bardzo pokrętny sposób. Dobrze. I jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, że zostawię bardzo dużą radości mi dało. Przepraszam najmocniej wszystkich tych, którzy napisali nick w komentarzu, jaki to ja mogę mieć nick, i zostawiłem im serduszko w nadziei, że to zgadli. Nikt do tej pory nie zgadł. Także bawimy się dalej. Jest jak jest, mam ten Dynamic Lights, widzę, że na razie jest dość ciemno, ale przydałoby się znaleźć chociaż jakiekolwiek pierwsze diaksiki, żeby grało się nam nieco lepiej. Walczę już siekierą, chociaż za chwilę zrobię sobie siekierkę żelazną, bo już żelaza trochę mamy nazbierane. Gdzie to moje żelazo jest? Czyżbym ja przepalił całe? Niemożliwe. Coś mi się tutaj nie zgadza. Aha, nie, bo przecież teraz są... bo teraz są irony. Ja zupełnie zapomniałem, że to w ten sposób się w tym momencie przepala. Dobra, zostawiamy sobie piecyk w takim razie. Ustawiamy sobie piecyk. Wiem, że bardzo ważna jest tarcza, natomiast na ten moment ważniejsze jest to, żebyście widzieli cokolwiek, więc umówmy się, że tarczę sobie włożę do łapki, jak już cokolwiek ogarniemy z tym światłem, bo w tym momencie, gdybym ściągnął tą, prawda, pochodnię przy Dynamic Lightsie, to widzielibyście tyle. A tak widzicie tyle. No więc chyba na razie lepiej, żeby zostało to jak jest. Dobra, już zabieramy. Ja wiem, że to jest marnotrawstwo węgla, ale trudno się mówi. Zabieramy to. Ja w ogóle będę musiał chyba tutaj posprzątać nieco. Na przykład no, ten podstawowy proszek. Zostawiłem też odpalony czat. To jest już taka totalna podpowiedź, żebyście widzieli. No w trakcie, kiedy, prawda, ja sobie gram, to ktoś tam na czacie będzie sobie pisał, to jakaś podpowiedź też może być, prawda? Dobrze, wyrzucę sobie w takim razie tą siekierkę do zgarnięcia i idziemy szukać tych większych jaskiń, w których mam nadzieję już niedługo znajdę jakieś diamenty, a może i będzie cokolwiek więcej widać, bo na razie to widzę, że nic nie widać. O, widać za to oczy pająka. Tak to wychodzi na nagraniu w ogóle, nie mam na to też większego wpływu. Ja na przykład widzę znacznie więcej niż wy widzicie na moim nagraniu. No co prawda... O, siema, siema o górze. No czekajcie, chociaż może nie, no dobra, tu jest lawa. Trzeba znaleźć większą jaskinię. Znalazłem w ogóle, o, słuchajcie, znalazłem te stalaktyty i stalagmity, o których mnie wczoraj uczył Kulfon. Ja na razie ich chyba jako tako zbierać nie będę, bo po prostu nie mam miejsca w ekwipunku. Dobra, szukam jaskini i wtedy się widzimy. Rozbiłem sobie jakiś blok, co to go jeszcze nie rozpoznaje w poszukiwaniu. Oj, będzie chyba obróbka, bo niechcący kliknąłem nie to, co trzeba. No trudno się mówi. W takim razie będzie obróbka. Muszę powyrzucać trochę tych. A i znalazłem sobie geotkę, słuchajcie. Co to jest w ogóle za kalcyt? Aha, czyli jednak powinienem go rozpoznać. Dobra, znalazłem geodę i trochę ich mimo wszystko... tych kryształków sobie tutaj porozbijam. Już nie mam znowu miejsca. Fantastycznie. Ale dobra. Porozbijamy sobie kilka kryształków. Kurde, no i musiałem kliknąć tego taba, no. Co za pierdoła ze mnie, no. No Saska pierdoła. Prawie jak Saska Kępa. Oki, mamy trochę tych geodek, tego wszystkiego, to się przyda. Nie będę tego...
Fajne dźwięki to wydaje, to prawda. No zły jestem teraz na siebie, że kliknąłem ten tab. Bo chciałem wejść do... tego. Do czego? Do ekwipunku, a w niektórych grach pod tabem jest ten ekwipunek, no niestety. Jest jak jest. Czy to jest zapowiedź, że za chwileczkę gdzieś tutaj znajdziemy jakąś, prawda... część jaskini? No bo tutaj coś na przykład jest dalej. Ciemno co prawda jest jak w tyłeczku. Ale może... Naprawdę by mi się przydały diaksy. No i później przydałoby się jakoś osiedlić. Ja chciałbym tylko podkreślić jeszcze, że zgodnie z zapowiedzią spędziłem w przeciągu ostatniego tygodnia 2 dni na serwerze po kilka godzin rozmawiając z wami. Nie powiem oczywiście z kim rozmawiałem. Nie powiem o czym rozmawiałem. Ale... ale rozmawiałem. Gdzie jest łopata moja? Tu jest łopata moja. Dawaj mnie tą łopatę, bo tutaj jest jaskinia, ewidentnie jakaś większa. Oj, ciemno jest i tam idzie na mnie jakiś mobek. Co to za mob jest w ogóle? Ha. To jest jakiś... Czyżby to był chory, podchorzały ten? No, jak on ma? Villager? Czyżby aż tak? Że tak sobie w podziemiach łażą? Nie znam tego moba. Przyznam się szczerze, możecie mi podpowiedzieć w komentarzu. No, coś, czego mi jeszcze nie zdążył wytłumaczyć Kulfon. Co to był za mobek? No bo na pewno wy będziecie lepiej kojarzyć. Co tu się dzieje? Tu jest ciemno, naprawdę jest ciemno. Ja was przepraszam za to, że tak niewiele widać. Ale znalazłem dużą jaskinię w końcu. Więc może znajdę w końcu też jakieś diamenty. Jak znajdę już diamenciki pierwsze, to się wynoszę na powierzchnię i szukam sobie jakiegoś miejsca do osiedlenia się. Najgorsze jest to, że będzie mi strasznie... No, czemu ja w niego nie trafiam? Najgorsze jest to, że będzie mi strasznie ciężko się, że tak powiem, już tak zupełnie osiedlić, bo będę miał problem z tym, że nie mogę postawić kuboidy, bo w momencie, którym... Ale mogę za to zrobić inny numer, bo jak się postawi kuboidę na kuboidzie, to wtedy nie widać, czyja to jest kuboida. Ej, główka pracuje, widzicie, no zaraz może coś tu jednak wymyślę. Dobra, mamy wielką tą... No kurde, jakby mi się przydała ta gamma, to się w głowie nie mieści. Szczególnie, że przydało mi się teraz żarełko. Dobra, trzeba sobie przepalić trochę żarcia. No nie, nie raw iron, tylko raw mutton. Mutton. Bo trzeba iść tam dalej, w głąb tej jaskini. Jak tu jest ciemno wszędzie, jak ja dawno nie grałem na survivalu. Ja nawet nie wiedziałem, że to tak jest ciemno. To jak wy możecie tak grać? Jak dobrze, że myśmy dodali tego NVO dla wyższych rank. Znaczy NV w ogóle, czyli Night Vision. O, tu. Dobrze, że dźwięk jest odpalony. Słyszałem, że jak się opada, to kryty wchodzą, nie? No więc dlatego ja tak skaczę i strzelam dopiero w momencie opadania. Chyba właśnie zostawiłem swoją pochodnię, którą miałem w łapce. Podniosłem się? Podniosłem. Niestety. Dobrze, i ostatni kawał mięcha. To już mogę zabrać. I idziemy. Tutaj na pewno są jakieś diaksy, ja je czuję normalnie po kościach, je czuję, słuchajcie. Dobra, dawaj mnie to mięcho, bo ja muszę lecieć dalej, nie? Dobra, jest mięcho, mam już 3 w zanadrzu, pełne żyćko w tym momencie, więc mogę iść dalej w poszukiwaniu diaksów, także no, idę szukać diaksów. Jeszcze po drodze mi się zdążył kilof rozkilofić. Co ja sam właśnie uczynił? Chłopie, coś ty właśnie uczynił. Kurna, no i dead, i dead, i je... No nie. Tyle itemów poszło się chrzanić. Trzeba od nowa wszystko. Dobra, wystarczy pod ziemię. Idę na powierzchnię. Trzeba znaleźć jakieś miejsce do osadzenia się, no. Jeszcze czekać 5 minut w kolejce na własnym serwerze. Chyba czas kupić VIP-a. Tak to jest, jak się wchodzi po 20. Przeszedłem w końcu na... bo i tak tam zginąłem. To przeszedłem na easy. No to zaliczyłem 2 serwerki. Bo tak to jem, kurna, przecież czekał jeszcze 2 godziny. No nie, no jednak powiem wam, że trzeba wykupić VIP-a. Dobra, bo w takim razie przeniosłem się na easy i ja sobie tutaj coś będę ogarniał. O, to... No, głupotą było, no głupotą było się o tej godzinie próbować logować. No bo co, no bo bym czekał teraz, no kurde.
Ajajajajajajajaj, ale dzisiaj podpowiedzi dałem, ale ja wam dzisiaj kurna podpowiedzi dałem. Ale ja se dzisiaj narobiłem sam sobie. O, patrzcie, mesa. Trafiła mi się mesa, co prawda na jeden... Ależ te góry epicko wyglądają. I oczywiście musiałem wejść, jak jest ciemno na serwerze, nie? Aż kurde, no tak, w sumie mogę grać wśród was. O, jest Kulfon na serwerze. To chyba... No weź... Weź nie zgiń... Drugi raz, bo przecież to... Bo to już będzie siara. Normalnie jak 150 siara. Zaraz po odcineczku też się przywitam z Kulfonem. Ciekawe, czy będzie wiedział, który to się z nim witał. No bo na odcineczku to ja nie mogę, bo wam pokażę swój nick. No tak to byłoby bez sensu totalnie, nie? Dobra, gdzie się budujemy? A bo wiecie co? Zakopię się pod ziemią na koniec, żeby tak, wiecie. Tylko nie powiem wam, ale kurde, jak to epicko wygląda. Nie, ja się boję po ciemku chodzić, bo zaraz mnie coś zrzuci tutaj. A idę sobie na spawn w sumie. Czy... Czekajcie. Dobra. Nie widać było. Tu nie widać. Nie widać. Okej, nie widać mojego niku. Dobra. Idę się przejść na spawnie. Ciekawe. Przywitam się na przykład. Z kim by się tu przywitać? O. Jest VIP, VP, macie KoxD i macie Jasek, a tutaj jeszcze chyba Gzageda. Chyba tak. No, także wiecie, no ja tutaj gram wśród was, tylko to wy nie możecie jakoś ciągle trafić na mój nick. O, Geralt tutaj jest, słuchajcie, on ma te questy. Także, no. O, smokobójca macie Jasek w tym momencie jest. Drugi smokobójca macie Jasek. Kurde, macie Jasek to jest podwójny smokobójca. No dobra, skoro nie mogłem się dostać na swój serwer, to się przenoszę na Easy. A co? Pograłem sobie chwilę na survivalcu, to teraz będę grał na Easy. I tu się wybuduję i tu zdobędę diaksy. Może tu zdobędę szybciej niż gdzie indziej. Kurde, teraz ile ja będę musiał przeglądać ten odcinek, żeby znaleźć, gdzie ja mogłem się czymś ujawnić. Na pewno zrobiłem sobie ten. Na pewno zrobiłem sobie podgórkę tym, że kliknąłem no, taba i pokazałem tam. No ale to dobra, no będę musiał się przyglądać temu. No ty, no ale... No we ty trafię w te cholerne zombiaki. Ciemno, deszcz pada, no Easy mnie niespecjalnie dobrze wita, ale dobra. Przenosimy się w takim razie docelowo na inną wersyjkę, nie ma co płakać. Tutaj być może za jakiś czas będę mógł na przykład flya używać, tego nie wiem, się zobaczy, to się wszystko może wydarzyć. Tu się wszystko może wydarzyć, o właśnie, żarełko. Ole, pięknie mi tu siadło, w ogóle widzieliście to? Ponoć w ogóle dynie są rzadsze niż diamenty, tylko że no łatwiej na nie trafić, bo są na powierzchni, nie? To o tyle łatwiej. W sumie wiecie co, owieczki też mogę zabijać, a się przydadzą, bo dają mięcho, także też je ukatrupię, a tam creeperek łazi. Małej owieczki nie będę ruszał, bo nie jestem terrorystą. Ale dobra, przeniesieni na inny serwer docelowy, taki plot twist. I tyle. No muszę cierpieć. Muszę cierpieć. Albo może nie będę cierpiał. No nic, w takim razie ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i o dobre ginięcie w odcinku. I do następnego odcinka. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się. Cześć.